Na tych parkietach polskich i europejskich trochę czasu spędziłem. Myślę, że się spełniłem według mojej oceny. Były wspaniałe momenty, były Mistrzostwa Europy, była Olimpiada. Także ja myślę, że jeśli chodzi o tą stronę sportową, na pewno ze swojej kariery jestem zadowolony. Historia Eugeniusza Kijewskiego dzieli również historię polskiej koszykówki na dwie epoki. Pierwsza to czasy, gdy Kijewski był zawodnikiem. Na swym koncie zapisał w ciągu 21 lat kilkanaście indywidualnych wyróżnień. Do tego przez lata był najlepszym polskim strzelcem. Zdobył w sumie 9604 punkty w 368 meczach. Daje to średnią rzędu ponad 26 punktów na spotkanie. Byłoby ich więcej, gdyby nie to, że statystyki prowadzone są dopiero od 1976 roku. Ja myślę, że to jest dla mnie, tak już nie ma takiego znaczenia. Ja myślę, że no gdzieś tam w tych annałach koszykówki w tej historii się znalazłem. No i bardzo się z tego cieszę. Natychmiast po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem Lecha Poznań, klubu, w którym spędził ostatnie 14 lat jako rozgrywający. To są dwie różne rzeczy. Na różnych etapach różnie się myśli i różnie się do tego wszystkiego podchodzi. No faktycznie jestem w tej koszykówce już prawie, no już nie będę mówił ile lat, ale trochę tych lat jestem. I no na pewno bez tej koszykówki byłoby mi ciężko żyć. Wraz z pierwszymi doświadczeniami szkoleniowca pojawiły się kolejne wyzwania. Nic nie było. Ani zasłon, ani obrony, ani zbiórki, ani powrotów do defensywy. Nic, co może być w baskecie. Byłem w zasadzie 2 lata po skończeniu gry jako zawodnik. Dostałem propozycję najpierw młodzieżowej reprezentacji, wkrótce dostałem możliwość prowadzenia drużyny narodowej. No na pewno to było duże wyzwanie dla mnie, no i cieszę się, że się udało awansować z grupy C do grupy A mistrzostw Europy. Zajęliśmy w Barcelonie 7. miejsce, także na pewno był to wspaniały okres mojej kariery trenerskiej. Podczas kariery trenerskiej prowadził wspomnianego już Lecha Poznań i reprezentację kraju. Był też szkoleniowcem Anwilu Włocławek oraz Prokomu Trefl Sopot, z którym święcił największe sukcesy. Zanim jednak został trenerem, wykształcenie zdobył zupełnie inne. Z wykształcenia jestem nauczycielem WF-u, ale później robiłem specjalizację najpierw z drugiej klasy, teraz pierwszej klasy. Także nie miałem tej przyjemności prowadzić w szkole zajęć, także trudno mi się do tego ustosunkować, ale na pewno coś z tych studiów wyniosłem. Trener musi mieć cechy pedagoga. Dla zawodników często jest też ojcem, a skoro ojciec, to też wychowawca. To nie ma żadnego sensu, to idziemy lepiej do domu na kawę. Nie ma tak, że cały czas jest dobrze w sporcie. Muszą być, tak jak pan mówił wcześniej, jak są kary i nagrody. I to może to jest takie troszeczkę banalne określenie, ale mniej więcej to tak też muszą być. Jeżeli coś drużyna robi dobrze i robi to bardzo dobrze, trzeba pochwalić, ale jeżeli coś robi źle, beznadziejnie, musi być skarcona i muszą być wyciągnięte z tego konsekwencje. Czasami wymaga też indywidualnego spotkania z zawodnikami, no z reguły nie jak jest dobrze. Z reguły takie spotkania są jak czegoś się od zawodnika wymaga. Porażki czasami są bardzo potrzebne, bo się wyciąga z tego wnioski. Najważniejsze, żeby nie przegrać tego najważniejszego meczu, prawda? Bo wtedy trener ma argumenty w ręku i może możemy to usiąść, obejrzeć, zobaczyć, jakieśmy błędy popełniali, a jakie są same zwycięstwa, no to potem zawodnicy mówią, no nie, przyczepia się do tego, co on chce, no wszystko wygrywamy, a tutaj jakieś jeszcze pretensje do nas ma. Także czasami to porażki są potrzebne w sensie motywacyjnym drużyn. Kijewski 18 lat zbierał doświadczenia w rzemiośle trenerskim. Kiedy w fachu osiągnął pełnoletność, postanowił wrócić na stare śmieci i przywrócić dawną potęgę koszykarską do należnego jej stanu. No zdecydowanie łatwiej jest coś zburzyć niż odbudować i zdawałem sobie z tego sprawę, jak tu przychodziłem, że to nie będzie łatwo. Poznań naprawdę był w pewnym momencie tą stolicą tej polskiej koszykówki i spróbujemy coś tutaj w Poznaniu zrobić. Rozpoczęliśmy to wszystko, daliśmy sobie 3 lata na podniesienie tego poziomu. W tamtym roku było utrzymanie, w tym roku mają być play-offy.
a w przyszłym sezonie no już walka o jakieś lepsze miejsca. Mam tu na myśli pierwszą czwórkę, może jakiś medal. I jeżeli ta progresja by była taka fajna, to ja myślę, że i więcej ludzi na więcej publiczności będzie przychodzić. Musimy wygrywać mecz. To jest podstawa. Kibic musi przychodzić na dobrą koszykówkę, na wygrane mecze. Oczywiście można przegrać mecz, ale musi przychodzić na walkę. Nawet jak się przegra mecz i publiczność wraca do domu i mówi, ale zobacz jak oni walczyli, jak oni się rzucali na każdą piłkę. Na takie coś można przyjść, popatrzeć, ale jak piłka leży na parkiecie i ludzie się nie potrafią po nią schylić, to się nikomu nie podoba na całym świecie. Innej recepty na sukces nie ma. Można by ją jednak wspomóc, zwłaszcza teraz, gdy na czele poznańskiej drużyny stoi jedna z ikon sportu, rodem z serca Wielkopolski. No na pewno by było to bardzo sympatyczne, gdybyśmy się nazywali, no, strzelam, PBG Lech Poznań. No, jednak ta tradycja, troszeczkę zdrowia straciłem dla tej firmy Lech i no na pewno muszę powiedzieć szczerze, że no, trochę mi przykro, że są jakieś problemy z tą, żeby powrócić do tej nazwy. Może kiedyś się powiedzie, może wtedy, gdy poznańscy koszykarze znów będą sięgać po tytuły. Na szczęście w Polsce za mistrzostwo nie przyznaje się jak w NBA pierścieni, bo nazywany przez swoich koszykarzy kiju miałby już obie dłonie zajęte. No to by był na pewno problem, ale tak powiedziałem, dla mnie to najważniejsze są osiągnięcia, a te dodatki typu czy medal, czy pierścień ma już mniejsze znaczenie.